Rok 2005. Sędzia Michael Riley nie uznaje prawidłowo zdobytej bramki, przez to Wisła Kraków nie awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na pole karne jest tutaj Kuźba, szuka tam miejsca! I mamy, proszę Państwa, myślę, Ligę Mistrzów! Raczej nie. Ale właśnie, przez błąd czy może przekręt? Zauważcie, że praktycznie każdy duży błąd sędziego, pośrednio lub bezpośrednio wpływający na ostateczny wynik, od razu jest brany pod lupę w kontekście ustawienia meczu. Ze względu na emocje, oczywiście takie zarzuty padają najczęściej tuż po zakończeniu spotkania. Niektórzy robią to stanowczo, ale w miarę kulturalnie. Tak jak Zbigniew Boniek po meczu z Austrią na Euro 2008. Jesteśmy out po... fatalny, nie błędzie, bo sędzia się nie pomyli. Sędzia chciał ten dać rzut karny i czekał na to. Panie Zbyszku, ale ten faul to jednak chyba tam był, co? Nie wiem. Inni z kolei nie gryzą się w język i walą prosto z mostu. Jak Didier Drogba, po tym gdy sędzia Tomo Wrebo nie odgwizdał ewidentnego karnego dla Chelsea w meczu z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów. Z jednej strony można powiedzieć, no szkoda sędziów, zrobisz jeden błąd, który przecież może zdarzyć się każdemu, a cały świat macie za drukarza. Ale z drugiej strony trudno się dziwić tej presji, skoro korupcja w futbolu to temat stary jak świat. Wydawać by się mogło, że obecnie nie jest to tak wielki problem jak jeszcze 20 czy 30 lat temu. Ale globalne obstawianie wyników jest obecnie główną pożywką dla organizacji przestępczych, które zajmują się korumpowaniem sędziów, osób blisko związanych z klubem, aż w końcu samych piłkarzy. Na początek musimy postawić zasadnicze pytanie. Czy my, kibice, tak naprawdę zdajemy sobie sprawę ze skali problemu? Jasne, niby wiemy, że ustawianie meczów współcześnie to już grubsza sprawa. Nie tylko kwestia dogadania w stylu wy dzisiaj odpuścicie nam, a my wam za kilka kolejek. Więc jak to się robi dzisiaj na dużą skalę? Najczęściej ustawianie meczów odbywa się na odległość. I to dosyć sporą, bo przodują tu głównie kraje azjatyckie, gdzie bardzo duża część rynku bukmacherskiego jest nielegalna. W przeciwieństwie do partnera mojego kanału, czyli w pełni legalnego bukmachera Superbet. A pieniądze, jakie krążą w nielegalnej bukmacherce, są wręcz niepojęte. Dla przykładu, według The Athletic łączna kwota pieniędzy obstawianych na czarno na każdy mecz Premier League to około 1 miliard euro. Za każdy mecz, w każdej kolejce. Czujecie to? Dla porównania, łączny budżet operacyjny Interpolu i Europolu to zaledwie 1/3 tej kwoty. Co ty ciągle tam jest z tymi drobnymi? Łakomy na te miliardy mafie lub po prostu duże, zorganizowane grupy przestępcze kontrolujące te nielegalne zakłady wynajmują i opłacają mniejsze grupy, działające w pobliżu klubów wziętych na celownik. I to właśnie te kryminalne płotki na zlecenie przestępczych gigantów wychodzą na pierwszą linię frontu. Nawiązują kontakt z osobami mającymi wpływ na dane wydarzenie na boisku, sędziami czy piłkarzami. Teraz opowiem wam szczegóły planu. Ale pamiętajcie, nawet tacy goście jakby nie są w stanie tego spierdolić. W 2005 roku, tuż przed mundialem w Niemczech, tamtejszą piłką wstrząsnęła sprawa Roberta Hojzera, młodego arbitra, który, jak się okazało, współpracował z chorwacką mafią, która to wzbogacała się obstawiając mecze sędziowane właśnie przez niego. Hojzer zwrócił na siebie uwagę niemieckiej federacji i prokuratury, sędziując mecz Paderbornu z HSV w Pucharze Niemiec. Arbiter w momencie prowadzenia drużyny z Hamburga 2-0 zaczął swój show. Kartkował, dyktował karne, których być nie powinno, aż Paderborn wygrał spotkanie. Zresztą zobaczcie sami. 2:4 in Paderborn, das Aus im Pokal. Ein gewisser Herr Robert Heutzer stellt nach einer 2:0 Führung des HSV erst Emilien Penzer vom Platz und pfeift dann noch zwei absurde Strafstöße für Paderborn. Przyciśnięty do muru szybko przyznał się do tego, że mecze na zlecenie Chorwatów drukował już od jakiegoś czasu, zarówno w Pucharze Niemiec, jak i drugiej Bundeslidze oraz Regional Lidze, samemu zgarniając łącznie około 70 tysięcy euro. Później wydał swoich zleceniodawców i współpracowników, ostatecznie trafiając do więzienia na 2,5 roku. Jeśli pamiętacie Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, pamiętacie również, jak bardzo sędziowie starali się, by reprezentacja gospodarzy z Korei Południowej przeszła jak najdalej. Jednym z nich był Ekwadorczyk Byron Moreno, który sędziował mecz przeciwko Włochom w ćwierćfinale mundialu.
dosłownie przeciwko Włochom. To, co wyprawiał Moreno, przechodziło wszelkie pojęcie. Wszystko na oczach milionów. Oczywiście nigdy nie udowodniono mu, że mecz z Włochami był przekręcony. Sepp Blatter powiedział po spotkaniu, że... No cóż, każdy popełnia błędy. Jest fajnie. Fajniusio. Po koleżeńsku. Moreno, jak gdyby nigdy nic, wrócił do ojczyzny i sędziował dalej. Ale niedługo. Już we wrześniu 2002 roku był bohaterem kolejnego skandalu, gdy w meczu pomiędzy Liga de Quito, zapamiętajcie tę nazwę, a Barceloną SC najpierw zatrzymał grę ze względu na swoją kontuzję, by potem doliczyć aż 10 minut. Oczywiście przypadkowo w 10 minucie doliczonego czasu gry drużyna z Quito strzeliła zwycięską bramkę. Mało tego, po meczu okazało się, że Byron Moreno szykował się do startu w wyborach do Rady Miasta Quito. Co za przypadek. Ostatecznie Moreno trafił do więzienia na prawie 3 lata. Za przekręty na boisku, a w życiu. Za próbę przemytu 6 kg heroiny. W języku angielskim funkcjonują dwa pojęcia. Pierwsze to match fixing, czyli czynności mające na celu wpłynięcie na ostateczny wynik spotkania. Tu najczęściej główną rolę odgrywa skorumpowany sędzia. A także drugie pojęcie, spot fixing, po naszemu ustawianie boiskowych i pozabojskowych wydarzeń bez względu na rezultat. Jak wygląda spot fixing? No na przykład, że drużyna A będzie miała dwa rzuty karne w pierwszej połowie. Albo że piłkarz Szymański dostanie w drugiej połowie żółtą kartkę. Albo że Daniel Sturridge przejdzie do Sevilla. Taki właśnie zakład angielski napastnik kazał obstawić swojemu bratu na początku 2018 roku, gdy negocjacje Liverpoolu z klubem z Andaluzji miały zbliżać się do końca. Oczywiście sprawa wyszła szybko na światło dzienne. Sturridge został za to zawieszony i ukarany grzywną. Ale nie wyrok jest tutaj najważniejszy, no bo ułóżmy to sobie na chłodno. Znany piłkarz, reprezentant kraju, zarabiający naprawdę grube pieniądze, próbuje nielegalnie dorobić bukmachera i wysyła do niego własnego brata o tym samym nazwisku. A transfer do Sevilla nie dochodzi do skutku. No geniusz zbrodni. Bo oszukiwać to trzeba umieć. Doskonale wie o tym Matt Letizier, angielski napastnik i legenda Southampton, dla którego grał w latach 1986-2002. Już po zakończeniu kariery przyznał się do tego, że w 1995 roku, przed meczem świętych z Wimbledonem, obstawił u bukmachera zakład, że już w pierwszej minucie Wimbledon będzie miał rzut z autu. Plan był prosty. Szybko dostać piłkę i posłać ją na tyle niecelnie do kolegi, by ta wyszła na aut. Jak wspominał, na początku wszystko układało się po jego myśli. Święci rozpoczęli grę od środka. Matt dostał futbolówkę, wyczekał moment i posłał długą piłkę na skrzydło. Nie przewidział tylko, że Neil Shipperley, który nie wiedział nic o chytrym planie Letiziera, jakimś cudem przyjął to niedokładne podanie. Matt próbował dalej. Bezskutecznie. Koledzy, jak na jego nieszczęście, nie pozwolili tej piłce wyjść za linię. No, you're still holding on! Let go! Zakład się nie udał. Pierwszy aut dla Wimbledonu miał dopiero miejsce w 70 sekundzie. Letizier zarzekał się, że był to pierwszy i ostatni raz, kiedy próbował wzbogacić się na nielegalu. Nawet nie chodziło o wyrzuty sumienia. Po prostu stwierdził, że wyglądałoby to strasznie głupio, próbując na siłę popełnić błąd. Obserwacja podejrzanych, analiza zmieniających się kursów u bukmacherów i niecodziennych ruchów kadrowych w drużynach, to wszystko i tak może nie wystarczyć w dyscyplinie tak nieprzewidywalnej jak piłka nożna. Co było przypadkowym zagraniem, a co starannie planowanym elementem międzynarodowej kryminalnej intrygi? Bądź tu mądry, człowieku. Bądź mądry i zostaw łapkę w górę pod filmem oraz subskrypcję, a kto wie, być może mądrość spłynie w końcu na prowadzącego ten kanał. Ale raczej bym się nie nastawiał. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia.